200 sztuk małych pstrągów z okazji obchodzonego w sobotę Światowego Dnia Ziemi trafiło dziś do Czarnej Hańczy w Suwałkach. Do akcji zarybiania włączył się miejscowy Polski Związek Wędkarski oraz dzieci z przedszkola nr 7 w Suwałkach. To trzecia edycja tej akcji, którą co roku realizuje miasto oraz Suwalski Ośrodek Kultury. Jak mówił Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk, w przedsięwzięciu chodzi o edukację najmłodszych. To jest świetna okazja, żeby zaprosić przedszkolaków tutaj na suwalskie bulwary, ale również osoby starsze, suwalskich seniorów i pokazać, jakie piękne mamy otoczenie, jakie piękne mamy miejsca tutaj w Suwałkach nad rzeką Czarnohańczą, która przepływa przez nasze miasto. A jeżeli połączymy to z zarybianiem tej rzeki, strąg potokowy w liczbie 200 sztuk popłynął i to już taki dwuletni, no to jest wielka frajda dla przedszkolaków i chcemy edukować młode pokolenie, żeby troszczyli się o naszą planetę, o ziemię, o przyrodę i to jest taka lekcja z ekologii. Oprócz tego od dwóch dni w Suwałkach blisko 2000 osób z suwalskich szkół i organizacji pozarządowych zaangażowało się w akcję sprzątania miasta. Międzynarodowy Dzień Ziemi przypada 22 kwietnia. Jego celem jest zwrócenie uwagi ludzi na to, jak delikatny i niezbędny dla człowieka jest ekosystem naszej planety. W Polsce Dzień Ziemi obchodzony jest od 1990 roku. Dodajmy, że dzisiejsza akcja zarybienia miała wymiar symboliczny. Właściwe, planowane zarybienie odbyło się kilka dni wcześniej. Wtedy do rzeki trafiło prawie 2000 pstrągów, mówił Waldemar Bujowski z gospodarstwa rybackiego PZW. Przywieźliśmy pstrąga potokowego, akurat ten sortyment materiału zarybieniowego to jest, nazywa się narybek wiosenny po przezimowaniu. Rybak powyżej roku, 200 sztuk. Znaczy to jest takie zarybienie tylko z okazji dzisiejszego Dnia Ziemi, bo wcześniejsze zarybienie takie realizowaliśmy 18, czyli we wtorek. No musieliśmy wcześniej wypuścić tą większą ilość ryb, dlatego że nie mamy miejsca do przetrzymywania, a wchodzą następne roczniki do podchowu.